Dobry wieczór Państwu. Po raz kolejny niestety muszę rozpocząć program słowami, że za oknami strasznie pada, ale dzięki Bogu w naszym studiu dzisiaj nastroje wiosenne, letnie, gorące. Jest ze mną w studiu zespół Lombard. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy. Przyjechaliście na nasze wschodnie wybrzeże z serią koncertów, prawda? A w naszej metropolii nowojorskiej zagracie aż 3. Kiedy? Już w najbliższy weekend. 2 maja w piątek zagramy w Nowym Jorku. 3 maja w sobotę zagramy w New Britain i 4 maja zagramy w New Jersey, z czego bardzo się cieszymy. Wracamy tu bardzo chętnie, tym bardziej do Polonii, którą bardzo lubimy. Lubimy tu przyjeżdżać, zawsze nas przyjmuje gorąco, więc i tym razem liczymy na to, że zważywszy na aurę, która panuje na zewnątrz, nie chciałabym dodać, że zespół Lombard przywiózł szklaną pogodę. Mam nadzieję, że to nie nasza wina, ale może to tym bardziej zachęci Was do tego, żeby spędzić z nami ten pochmurny czas. Zespół Lombard, jak widzicie w tym składzie, to czterech wspaniałych chłopaków i ja piąty. Mężczyzna z rodymi włosami, tak. Grzegorz Stróżniak, Daniel Gola-Patalas, Michał Guma-Kwapisz, Mirek Kamiński. I Marta Cugier. Z dużym poczuciem humoru, wspaniali muzycy, wspaniałe przeboje Lombardu. Mam nadzieję, że znajdziecie czas i spędzicie go z nami. No to jest pewne, że znajdziecie Państwo czas. Oczywiście, że tak, ja znajdę, drodzy Państwo. Jestem pewna, że Wy też. A właśnie, tak a propos przebojów, które usłyszymy. Usłyszymy przeboje, ale te naprawdę evergreen już w tym momencie i klasykę polskiej muzyki rozrywkowej, rockowej. I usłyszymy także jeszcze przeboje z Waszej najnowszej płyty. Już przeboje, prawda? Już nowe utwory, które określacie bardzo ciekawie tą płytę jako 11 kart z Waszego dziennika. W jakim sensie? Jak to odczytywać? Bo to brzmi bardzo intrygująco, powiem szczerze. No intrygujący rzeczywiście może określenie, ale proste wytłumaczenie. No, jest to kawałek naszego życia. Ponieważ ta płyta powstawała, a o tej płycie tutaj właśnie mówimy, jak już reklamujemy, płyta Showtime powstawała przez wiele, wiele, wiele lat i no, jest zapisem naszego życia. Każdy utwór to odrębna historia, każdy utwór to odrębny pomysł i o każdym z nich jesteśmy w stanie wiele opowiadać i jak gdyby tłumaczyć genezę powstania jego. To także jeszcze bogactwo muzyczne, prawda? Sięgaliście, tworząc tą płytę, sięgaliście do wielu różnych gatunków muzycznych także, prawda? Jak to? Jakich? Ja myślę, że my tak jakby od zawsze mieszamy gatunki muzyczne, bo reagujemy trochę na to, co się dzieje wokół nas. Reagując, to znaczy słuchamy każdy z nas osobno, ale powiedzmy zagłębiamy się w pewne gatunki, które nas interesują i później je w płycie po prostu w pewnej kompilacji wykorzystujemy. Przede wszystkim zespół to jest piątka ludzi, każdy z nas ma swoje ulubione, oczywiście Grzegorz tutaj rządzi całą muzyczną stroną Lombardu, ale każdy z nas ma swoje ulubione, ulubioną swoją muzykę i to wszystko składa się na brzmienie Lombardu i sprawia, że jest ciekawe, tak jak utwory, teksty, które powstają są pisane na bazie naszych doświadczeń i też poznawania ciekawych ludzi, tak muzyka znowu jest taką kompilacją różnych naszych fascynacji muzycznych. Dla mnie Lombard to jest oprócz fantastycznych przebojów, hitów i mądrych tekstów i świetnej muzyki, to także muzyka zaangażowana. Bo powiedziałaś, że obserwujecie gatunki muzyczne i tak dalej, ale moim zdaniem obserwujecie także rzeczywistość i wyciągacie z tego różne bardziej radosne, bardziej gorzkie czasami elementy. Jesteście zaangażowanym zespołem w wiele inicjatyw charytatywnych, prawda? Macie kontakt z różnymi fundacjami, stowarzyszeniami. Przez długi czas współpracowaliście ze znakomitym niepełnosprawnym muzykiem także, który z tego co słyszałam już odszedł. I to jest wspaniałe. I sięgacie także do, odwiedzaliście Białoruś, angażujecie się we wiele takich charytatywnych przedsięwzięć. Jakie w najbliższym czasie planujecie? Czy cały czas funkcjonujecie właśnie w tym? Cały czas wspieramy, są wybrane instytucje naprawdę wspaniałe w Polsce, które wspieramy i jak najbardziej się angażujemy. Reagujemy na ich jakieś takie potrzeby. Są poszczególne osoby, które się do nas odzywają, bo środowiska osób niepełnosprawnych nie są nam obce. Mamy wielu przyjaciół niepełnosprawnych, ale tak jak wspominam bardzo często, ja nie patrzę na nich przez pryzmat niepełnosprawności czy choroby, czy jakiejś ułomności.
bo też współpracujemy z olimpiadami specjalnymi, które szczególnie, szczególne miejsce, Caritas i Olimpiady Specjalne w sumie zajmują takie szczególne miejsce w naszych sercach i jeśli tylko możemy, na zawody jeździmy naprawdę charytatywnie, bo zespoły mówią, że charytatywnie, a nie bardzo, to potem się okazuje charytatywne, natomiast my naprawdę angażujemy się charytatywnie, poświęcamy swój czas. Czasem niewiele potrzeba, żeby pomóc, więc jeśli możemy, to pomagamy. Działamy jakby na bieżące potrzeby różnych organizacji. Natomiast no, zawsze się staramy, żeby na naszej płycie były takie utwory, które dają ludziom do myślenia i również bodziec do działania, czyli taki bodziec do tego charytatywnego działania. Daję tutaj na tej płycie naszej show temu utwór Why, którym zwracamy uwagę na problematykę porzuconych dzieci, czy utwór właśnie napisany przez Grzegorza, skomponowany, napisany tekst przez naszego przyjaciela niepełnosprawnego, który niestety odszedł, Marek Siwek, pod skórą, że w zasadzie jesteśmy tacy sami, mimo różnych problemów, które mamy w swoim życiu. Tutaj na schodach spotkaliśmy księdza, ojca, który jest zaprzyjaźniony z naszym przyjacielem z Polski, również księdzem, którym, no, nawiązując do rozmowy właśnie, jest człowiekiem, którego przypadkowo na swojej drodze spotkaliśmy właśnie na jakiejś takiej w czasie luźnej rozmowy w naszej trasie koncertowej i przyjaźnimy się z nim od wielu, wielu lat, też właśnie reagując na to, na jego wspaniałe inicjatywy, jakie miał, a miał ich już w swoim, że tak powiem, życiu kilkanaście i uczestniczymy w nich po prostu. Cieszymy się, że po prostu na naszej drodze pojawiają się ludzie, którzy nas inspirują i też dają taki bodziec do działania, bo wiadomo, że my tak na co dzień oczywiście myślimy o założeniu fundacji jako Lombard, i to się prędzej czy później wydarzy, bo potrzeb jest wiele. Tak. Jeśli możemy swoim profesjonalizmem i doświadczeniem wesprzeć jakieś inicjatywy, czy pomagać ludziom w organizowaniu koncertów, to my bardzo chętnie się tym zajmiemy, bo ludzie po prostu nie do końca wiedzą, jak to wszystko należy zabrać. Nie znają tych mechanizmów i nie wiedzą, jak się zabrać. W tej chwili po prostu jesteśmy częścią czyjegoś pięknego dzieła i z tego zawsze się bardzo cieszymy. To jest wspaniałe, mnie to bardzo cieszy, ponieważ wiarę w rock'n'rolla to we mnie budzi. Bo to tak, rock and roll żyje? Żyje czy już nie żyje? Żyje, no oczywiście, no że właśnie, żyje. No, wiem, że oczywiście, głupie pytanie. Że żyje. Oczywiście, że żyje, tylko trochę, że tak powiem, inny. No my jesteśmy reprezentantami. Właśnie ta odpowiedź taka była, jak ten rock and roll jest. On żyje. No nie, no, żyć musi, nie proszę Państwa. Ja patrzę na Was i widzę, że żyje to bardzo prężnie. Proszę Państwa, no nie oczekujcie. Nasz zespół jest rock'n'rollowy, ale to nie jest rock'n'roll źle odbierany, źle kojarzony. No to jak nie to? Gdzie tam jest źle kojarzony? Wy źle kojarzyli? Z tym wszystkim poza muzycznym. Naprawdę jesteśmy grupą, myślę, przyjaciół, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby wyjechać na tak długi okres czasu, bo będziemy tutaj w Stanach 3 tygodnie. Jest nam ze sobą dobrze, cieszymy się, śmiejemy się, podziwiamy. Chłopacy są pełni optymizmu, ciekawości świata. Tak. Chcą zwiedzać, oglądać. Można to są z nimi tacy naprawdę oglądacze właśnie. Możemy, no po prostu stanowimy fajną grupę, myślę, ludzi, z którymi jest wesoło spędzić czas. I no to jest bardzo ważne. Ja się czuję z nimi cały czas jak na wycieczce klasowej. Nie wiem, czy wycieczka klasowa ma coś wspólnego z rock'n'rollem. Ma! Kto był, ten wie. Ale naprawdę czuję się z nimi cały czas jak na wycieczce klasowej, są cudowni i możemy sobie, dzięki temu możemy sobie na to pozwolić, żeby na 3 tygodnie wyjechać i nie martwi się, że zespół po tych 3 tygodniach się rozpadnie, bo Grzegorz, powiedz, doświadczenia zespołu ja są jestem, różne. Ja jestem bardzo doświadczony i wiem, że jest to taki egzamin dla zespołów. Wiele zespołów, i to z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, po trasach dłuższych niż tydzień, 2 albo 3, w warunkach, które czasami zaskakiwały zespoły, bo by wymagały, no jakby nie było zrozumienia pewnych sytuacji, a dwa, no poświęcenia się w kwestii, nie wiem, jakichś takich towarzyskich, bardziej wymagających, no to nie wszystkie zespoły tę próbę wytrzymywały. Okej, ale wracając do koncertów najbliższych, powiedzcie mi, co będziemy mogli usłyszeć na nich?
No, myślę, że na pewno sztandarowe nasze utwory, starszy repertuar, czyli utwory, które już na plakatach od Przeżyj to sam, przez Szklaną pogodę, Drogą panią z telewizji i wiele innych, a kończywszy na płytach, które tak jak płyta Déjà Vu, utwór tytułowy Déjà Vu, Patrz, Edukacja i wiele, wiele innych. Z najnowszej płyty Showtime w zasadzie prawie wszystko, bo gramy tutaj i musical, i Życzę Ci Miłego Dnia, Why, Feel Like Angel, I Say Stop. Także... Proszę Państwa, po prostu będzie Grzegorz nie wymienia wszystkich utworów, no bo Państwo usłyszą te wszystkie utwory. No właśnie, nie najważniejsze jest to, że będą oczywiście stare hity Lombardu, będą utwory Lombardu nowe. Staramy się reagować na to, co publiczność chce, ma, że tak powiem, jaki nastrój ma, żeby słuchać utworów. Liczycie się z tym, że nie zejdziecie ze sceny zbyt szybko, prawda? Nie, wiecie, no, o tym. Grzegorz napisał, skomponował około 150 utworów, na pewno Państwo w którymś z nich znajdą to, co będzie się na tym koncercie zagramy podobało. Właśnie. A wszystkie zagramy. A wszystkie postanowią się zagrać. Tak, no wierzę na słowo i mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję Wam bardzo za wizytę w naszym studiu. No a Państwa, aby podgrzać nastroje przedkoncertowe, zapraszam na teledysk zespołu Lombard. Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk, a ty z daleka, bo tak lepiej. I w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Widziałeś wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi, wzburzony tłum. I jeden szczegół wzrok twój przykuł, ogromne morze ludzkich głów. A speaker cedził ostre słowa, od których nagła wzbierała złość. I począł w tobie gniew kiełkować, aż pomyślałeś milczenia dość. Serce.